do końca tego roku, więc wtedy byśmy potrzebowali pewno jeszcze jakieś 30 dni, coś takiego, żeby raport dokończyć. Czyli przełom roku 2019-2020 jest realnym terminem, jest realnym terminem końcowego raportu podkomisji. Proszę Państwa, jestem ostatnio bardzo często pytany o to, czy 10. rocznica tragedii smoleńskiej przyniesie także informacje o tym, co naprawdę się wydarzyło, jak do tego doszło, kto jest za to odpowiedzialny. Czyli krótko mówiąc, czy będzie raport, który pokaże rzeczywisty przebieg wydarzeń. Tak, taki raport będzie. Jego treść poznamy najwcześniej w przyszłym miesiącu, poinformował w rozmowie z naszą redakcją Antoni Macierewicz. Raport do informacji publicznej ze względu na święta i epidemię koronawirusa zostanie przedstawiony nie wcześniej niż w przyszłym miesiącu. Panie marszałku, mówił pan o tym, że na 10. rocznicę katastrofy będzie gotowy raport. On jest gotowy, pani redaktor, ale myślę, że w tych warunkach będzie musiał być przesunięte jego publikacja przynajmniej o kilka dni, tak żeby nie wchodzić w termin zarówno Wielkiego Tygodnia, jak i ten moment, kiedy ciągle jeszcze obostrzenia społeczne ze względu na koronawirusa są tak istotne, ale publikacja podobnych faktów niedługo będzie. Czekaliśmy tak długo na raport pokazujący, co naprawdę zdarzyło się nad Smoleńskiem. Ten raport został przedstawiony w Sejmie w lipcu, 30 lipca zeszłego roku. Nie wiedziałem, że mam dostarczyć raport. Raport znajduje się w sejfie, w siedzibie komisji. Tak, ten film nie jest raportem sensu stricto. Jest załącznikiem do raportu. Raport końcowy istnieje i został opublikowany. W związku z tym sprostowanie fałszywej informacji, że go nie ma, że nic komisja nie zrobiła, jest chyba naturalnym działaniem. Dwa miesiące temu został opublikowany w wersji filmowej raport podstawowy, raport końcowy komisji, którą kieruję. Na wersję pisemną niestety ciągle jeszcze czekamy ze względu na konieczność podpisania jej i zaakceptowania przez wszystkich członków komisji. Raport, który właśnie kończymy redagować i który będzie opublikowany w tym miesiącu. Faza badań związana z badaniem przyczyn katastrofy, przyczyn tragedii została zakończona. Kończymy prace redakcyjne, formowania tekstu. Mam nadzieję, że uda się nam w tym miesiącu przejść do głosowania i upublicznienia raportu. Została zatwierdzona filmowa wersja raportu, a nie wersja pisemna, ostateczna wersja. To zostało zatwierdzone i pan dobrze wie, że to powiedziałem. Teraz, czy jest termin? Bo tutaj jest wniosek o termin. Nie, nie ma terminu.